serdecznie z tej strony Jakub56, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 17 na polskim gospodarstwie. Moi drodzy, tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, dzisiaj będzie akcja przywożenie zwierząt, dokładnie świń, ponieważ taką tutaj bardzo proszę świniarnię posiadamy na mojej gospodarce. Jest przygotowany już Ursus z turem, tak, jest przygotowany również paszowóz. Ale my musimy pierwsze, oczywiście, no dobra, żuka sobie wyprowadzimy od razu na zewnątrz. Oczywiście pierwsze musimy sobie przywieźć capkiem z tą naszą nową przyczepką zwierzęta ze sklepu. Przepraszam za to, że dzisiaj będę taki troszeczkę przymulony, ale jestem trochę chory. Już dzisiaj jest lepiej, ale no mówię wam, wczoraj to miałem jakieś apogeum. Jeszcze dzisiaj mi się może czasem głos załamać. I może być jakaś chrypa, albo jakieś tymczasowe, jakieś takie... coś takiego, nie? To będę mówił i nagle mi się włączy jakaś wyższa oktawa. No, no to tak może być. Niestety, no... człowiek chory, no to nie jest człowiek w pełni sprawny głosowo, a tym bardziej jak się jest chory na struny głosowe. Ponieważ, no nie koniecznie na struny głosowe, ale no myślę, że też w jakimś stopniu, no ból gardła i... tam się pewnie też coś mi osadziło. Czasem mi się też tak głos trochę... ochrypnie. Dobra, moi drodzy, tak, bierzemy czapka. Tak, pieniędzy, czy nam pieniędzy wystarczy? Nie wiem. Tak, zrobiłem porządek na gospodarce. Tutaj wstawiłem nasz kombajn do ziemniaczków. Tutaj widać, troszeczkę ziemniaczki nagarnąłem. Taka się większa tutaj górka zrobiła. Tam kostki nie układałem kostek. Tutaj troszeczkę poprzestawiałem siewnik. Będzie nam za niedługo potrzebny, dlatego wyprowadziłem go, bo stał tutaj. Stał tu. Tutaj czarik, wiadomo. Maluszka tam schowałem. Tutaj są talerzówki, wszystkie te rzeczy. No i tutaj schowałem dość dużo rzeczy. Nie ma obciążnika, no bo obciążnik jest podpięty pod 60. Tutaj są różne rzeczy. Widać tutaj opryskiwacze, rozsiewacze nawozu. A tutaj jest zakupiona przystawka do niwy. Do kukurydzy, ponieważ no jak wiemy, kukurydza jest tam posiana na kilku polach i będzie trzeba ją rozkosić. Chyba nie będziemy robić na sieczkę i na kiszonkę, ponieważ no nie mamy tutaj w ogóle silosa. A poza tym no świnie nie potrzebują, z tego co widzę, z tego co tu widziałem gdzieś. No, wysoka, widzę tutaj wysokie ceny idą do góry. Ale nie, to sprzedaż będzie prawdopodobnie w zimie. Mam nadzieję, że ta mapa wyszła zimowa. Mam nadzieję, że tam mafia Solec wymyślił tam, że tutaj tą mapę zrobić zimową. Mam nadzieję, że coś tam znajdę. Świnie. Tak, potrzebują wodę, słomę, kukurydzę. No i to jest już tutaj pasza mieszana. Słoma, kukurydza, pszenica, rzepak, ziemniaki. Ziemniaki posiadamy, rzepaki posiadamy, soję chyba też. Pszenicę, jęczmień wiadomo, kukurydzy nie mamy jeszcze. Aczkolwiek dzisiaj sobie przywieziemy. I tak, a może mamy tutaj w silosach kukurydzę, nie mamy w silosach kukurydzy? Mamy kukurydzę w silosach, no to super, dobra. No to moi drodzy, co, bierzemy się za tutaj wywóz, za wyciągnięcie, o, ciapka, odpalanie, niech sobie odpali. Odpalał. Dokładnie. To jest rozrusznik, więc nie mamy takiego dźwięku. Już wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że z dźwiękami będzie dobrze. No, mam nadzieję. Że nie będzie tutaj innych rzeczy. Mam nadzieję, że będziemy sobie cofać. Jako pełna moc na wstecznym. I cofamy sobie tutaj, bo tutaj mamy ten wstecznik. Mam nadzieję, że nie będziemy dzisiaj mieć żadnych problemów z spadkami FPS-ów. No wiadomo, tam jakieś lekkie ścinki, to tak, no bo tam prawdopodobnie, moi drodzy, jest to sprawa mojego dysku HDD. Tak doszedłem do wniosku, jest to sprawa mojego dysku HDD. Spróbuję, o, dzisiaj już zaczyna tą przyczepkę rozszerzać. Spróbuję ten dysk trochę oczyścić, spróbuję go tam zdefragmentować, spróbuję go również tam zobaczyć, sformatować troszeczkę. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja sobie tutaj nastawię ten pomak, tak mniej więcej na
Może tak tyle, bo tutaj ta przyczepka troszeczkę rozpakuje. Rozpakuje, jak widać, i to zawsze czasem przykamować ciągnik. Widzicie, tak odskoczyła, no ale cóż. Nie będziemy tą, z tą przyczepką jeździć jakoś specjalnie dużo. Fajnie wygląda. Do... Dalej nie pojedziemy. Ale tak to jest. Ale jedziemy szybko. Nie będziemy tak tutaj wystartować z tym, bo będziemy przygotowało nas dość mocno. Tylko zwierzęta tym przywieziemy i nic z tym nie będziemy przecież wolić, bo to tylko zwierzęta przywozi. Będziemy, kupimy sobie 5 albo 6 sił, więc czeka nas tutaj troszeczkę jazdy. Cofamy sobie tutaj elegancko, no ale mówię wam, no nie znalazłem nic lepszego, co by potrafiło przewieźć zwierzęta. Świnia. Dobra, świnia. Jedna świnia. Ile ona kosztuje? 3000. Jedną świnię kupię? No bez przesady. No dobra, dawaj, kupujemy potwierdź. No tak, chcę. Będziemy... O, jest świniak. Kaszek przesuń się, czy tam chyniek, nie wiem co to tam by... I chynika, no to chyba chyniek jest. Dobra, tutaj świnia dostaje trochę turbulencji tej... Widać tutaj ziemniaczki zebrane, wszystko elegancko. Za niedługo będzie akcja orka. W tą stronę właśnie tak dość mocniej ta rzepka szarpie tym dzikiem. Ale przykro mi, musicie mi wybaczyć, nic lepszego nie znalazłem. No i dupa, nie pojedziemy dalej. Nie, no musimy pojechać tam. Jedziemy dalej. Jeśli pojedziemy. No ona nawet postępuje chyba na tym. A, ona, ja wiem co jest grane, ona chyba coś z kołami. Ona ma po prostu jakby powiedzieć za twarde koła. Za twarde koła. No, tak to brzmi. Słuchajcie, czy ja tutaj mam to może za to dać? Nie, chyba musi być tam podpisać. Będziemy wjechać tędy. Tu możemy dać? Tak, możemy tutaj dać. Tak, wyładuj. O, jest świnia. Jest nasza świnka. Dobra, jedna świnia, no. Kurde. Dobra, czekajcie. Ja szybciutko skoczę. Dobra, czekajcie, zgaszę to. Słuchajcie, szybciutko skoczę maluchem po... Kurde, już 17 godzina jest. Dobra, szybciutko skoczę maluchem do sąsiedniej wsi po pożyczkę, więc widzimy się za chwileczkę. No także my z Markiem już wracamy na gospodarkę, pieniądze pożyczone, no trochę nam zeszło czasu, ale no cóż, Marek jeszcze do Maka skoczył, więc no musieliśmy trochę poczekać na niego. Dobra, parkujemy już i zaraz zabieramy się za wożenie zwierząt. To już nam na pewno wystarczy. Dobrze. W takim razie, gdzie jest ten nasz powóz? Tu jest nasz powóz. Dobra, świnka sobie widzę, już tam pracuje. Tu sobie odpala. No fajnie tam, że są te wskazówki pokazane. Zarąbiste te wskazówki. Będzie to na baniach gdzieś 30 albo jakiegoś innego. Dobra. Cofamy. Wycofamy, no i wracamy z powrotem. Jeszcze 5 razy tak musimy przejechać. Kurde, jego dziot. Dobra, teraz była dość taka ciężka rzecz, ponieważ no niestety coś mi się teraz stało z tym i nie chciało mi w ogóle nagrywać. Ale myślę, że teraz już będzie nagrywać i szarpie już, tak, widzę. Już nie zaczep. Bolec, wypadł, kurde, dziot.
Jest bolec. Nie ma bolca, o kurde, jak to się trzyma w ogóle. Panie, zawleczka wypadła, bolec chyba. Wszystko poszło, pizdu. Dobra, zaraz tutaj pakujemy. Pieniek, pieniek, pakuj tam. Mogę tak się drzeć, bo zaraz znowu będę miał trypę. To jest jakiś taki trochę lepszy czas teraz, nie mam tej trypy, ale zawsze tak. Kurde, jeszcze dzisiaj rano to miałem taki jakiś... Dobra, cofamy. Cyk. Świnia. Potwierdź. Tak. Bardzo dobra. No i go! Jakie są włączki światła? O, duży deszcz harpie. Dobra, tutaj na tym polu będziemy robić orkę. W przyszłym odcinkach. No ale to ja go garnę. Wiecie co, chyba sobie zamówię. Bo nie wiem, miałem zamówić teraz procesor. Ale kurde, wiecie co, chyba zamówię dysk SSD. Taki już potężny, naprawdę taki taki bykol, żeby po prostu już mieć taki dobry dysk, na który by się można nagrywać. To jest dobrze i myślę, że nie będzie tak to wszystko lagowało. Chociaż ja myślę, że to ten dysk też troszeczkę tutaj daje. Niestety, co to dzieje? Ja widzę, że lagi się, no wiadomo. Oczywiście, muszą być lagi. Też szarpie rzeczka. Wykończy miejsce na dysku, bo jak tam mam nagrany jeden odcinek, jeszcze nie został wstawiony. Dobra. Cyk. Wyładuj, podpięć. Dobra, w tej chwili mamy już... W tej chwili mamy jeszcze świn? Proszę, jest jedna, jest druga. Dobra, mamy dwie świnie, jeszcze cztery. Cofamy, tu się nie da wyjechać. Będzie ciężko wyjechać, bo tutaj stoją te wszystkie maszynerie. No właśnie teraz kopałem. Noż Holender jasny. Postawimy gdzieś tutaj, na polu. Tam się coś w ogóle stało i nie ma tu trawy, nie wiem. Coś się tu zepsuło. Tak, mam taki dziwny tutaj, dziwną rzecz, że się trawa znikła. Dobra, no to wsiadamy z powrotem i próbujemy wyjechać stąd. No już widzę, że będą kłopoty z tym. Bo już się kurde teraz zaklinowałem. Dobra, udało się wyjechać. Ta beczka fajnie wygląda, ciekawe jak ona będzie działać. Jeszcze muszę coś ogarnąć z wodą. Zobaczmy, czy w ogóle na tym mapie jest ujęcie jakiejś wody, bo jak nie, to będę musiał chyba się znowu zjadł z tym. Mam nadzieję, że bolek tu wymyślił jakieś kurde ujęcie wody. Studnia tam jakaś jest, no to powinna tam być ujęcie wody. Choćby nawet na mojej gospodarce jest studnia, no to powinna być ujęcie wody jakieś. Maria idzie. Jak widać tutaj kurde rosło, rosły bardzo duże, no tutaj jest jakieś... No takie dziury są. Ktoś mi kradnie kukurydzę. Marian! To ty kurde kradniesz mi kukurydzę? A ty tak zawsze. Halo! O kurde. Jaki dywan. Dobra. Ale już bez zbędnego pierdzielenia idziemy tam z powrotem, bo kurde. Widać tutaj zaorane ładnie. Tu już zaorane. Tutaj trzeba będzie jeszcze zaorać. Kurde, to musi być skibowym pługiem. Ciężko to idzie, ale... Ale jak to idzie. Mogę się cofać. Otwierdź kup. Mamy trzy zwierzęta kupione. Wracamy na gospodarkę. I wyładowujemy, no. Jeszcze trzy razy musimy tu przyjechać. Potem zajmiemy się kamieniem.
razie czasu nam starczy. No kurde, jego dziot. Zaraz mnie coś tutaj pokręci. Możemy to wjeżdżamy w Kilimitań. Bardzo. R. Wyładuj. Cofamy. Cofiemy chyba się jakoś. Jedziemy po kolejną. Gdzie co? Chociaż... Nie, dobra, jedziemy tym capkiem, bo tutaj mało co nim robimy, to będziemy sobie jeździć. Marian kiedyś miał jakieś maszyny tam poustawiane na gospodarce, ale widzę, że nic tu nie stoi, nawet jego ta niwa nie stoi. Jego Łada. Oho, idzie do Staszka. Idzie do Staszka. Zapytaj się, kto mi ukradł kukurydzę! Dobra. Skarpie. Takie komiczne, kurde. No proszę bardzo, na każdym składaniu tego ta przyczepka normalnie podskakuje sobie. R, ładuj świnie, poświęć, tak. Dobrze. Cholera. Ciekawe do czego też tu jak tu. Tuławeczka. Szkoda, że tu nie ma sklepu, kurde, na tu. Znaczy takiego, wiecie, monopolowego. Kurde, typowa polska wieś była fajna. Wiesz, kurde, dużo przegrałem naprawdę. Na tej polskiej wieści. Potem było Bolusiowo V7. Na Bolusiowie V7. O kurde, ile ja tam grałem. 15, kiedyś to było. 15 to kurde jeszcze. 15 grałem tylko na polskich modach. 13 zresztą też. No teraz mamy 4. 4 silnie. Dokładnie. Cyk. Tak, 15. 15 grałem tylko na polskich modach, na Bolszewie V7 grało się, na typowej polskiej wsi się grało. Grało się na PGR-ze, grało się na tej kurde mapie, takiej kurde, jak ona się nazywała, na tej węgierskiej, na tym węgierskim PGR-ze. Taka była mapa. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Tak, 15 grałem również na dużych maszynach, na Holzhausenie. To też się grało. A i tam. No i pod koniec zacząłem sobie grać, jak już było wiadomo, że 17 wyjdzie, to pod koniec grałem na oryginalnych maszynach. Pod koniec 15 grałem, ale to było takie granie, no wiadomo. Ja już 17 w sumie nie grałem tak dużo. Trochę grałem na polskim gospodarstwie, tak tutaj. Dobra, teraz jest piąta i jeszcze raz musimy przyjechać. 17 grałem tak właśnie tylko na tej serii, na polskim gospodarstwie. Grałem również... A no i 15 jeszcze grałem na Dolnośląskiej Wsi na tamtej serii. No i tutaj sobie grałem jeszcze 17 na oryginalnych maszynach. Ale nie rozwinąłem tego prawie w ogóle. Nie miałem czasu jak grać na 19. A teraz 19 już powiem wam sobie zacząłem grać. No bo grać mogę. Jak gram, to mam 60 FPS. Teraz jak funkcjonuję też jest 60. Czasem spada do 58. No więc nie wiem jak to o to chodzi, nie? Mam nadzieję, że jak złożę ten mój nowy komputer, że takich rzeczy tu nie będzie, bo to była lekka przesada, jakby to jeszcze było. Naprawdę
ten mikrofon, zakup tego mikrofonu to była bardzo, bardzo dobra rzecz. Powiem wam, jestem bardzo zadowolony z tego mikrofonu. Naprawdę, nie muszę się już tutaj pierdzielić z tym mikrofonem przy słuchawkach. Miał on może taką lepszą trochę sprawę, gdyż no nie było słuchać tych zewnętrznych dźwięków, czyli pisanie na klawiaturze, jakieś rzeczy Marian, przesunąć ja jadę, czy tykania mojego zegara, czy też może tutaj słychać pewnie kierownicę, jak ruszam. No ale cóż, to jest mikrofon, niestety to nie jest kierunkowy mikrofon, więc nie mam tutaj bardzo, tam jest jakoś kardioidalny, czy jakoś tam nazywa, chyba tak. System zbierania dźwięków. Z tyłu jest taki trochę słabszy, ale taki przytłumiony, a z przodu jest tutaj najlepszy. No i niestety echo się trochę robi w tym moim pokoju, ponieważ tutaj nie ma żadnego wyduszenia. No bo tutaj to nie będę robił wyduszenia, bo niewiele mi tutaj zostało już mieszkać na ostatni raz. Przeprowadzę do mojego domu na wsi, to wtedy tam już sobie przygotuję taki specjalny pokój, gdzie będę miał nagrywanie, gdzie będę miał komputer taki fajny, gdzie będę rozrobił jakieś sprawy na wszystko zrobione. No i tam myślę sobie, pokuszę się na wygłuszenie również tego pokoju, żeby nie było takiego echa. Człowiek tam jest malutki ten pokoju, więc myślę, że nie będzie takiego echa. Jest on tam ze sprośnym dachem z obydwu stron. On jest na poddaszu w domu, a ten jest też na poddaszu w bloku. Mam tutaj, można powiedzieć, też jeden spos, który też można powiedzieć trochę wygłusza tutaj, no bo to jednak się inaczej odbija. No ale jednak od ścianki ta się odbija, a tam by trzeba było jakieś pianki pomontować, ale nie chcę tutaj pomontować tej rzeczy. Dobra. Ładuj, podpisz tak. No i jak widać mamy 6 świń. One sobie będą już tutaj pracować. Będą sobie produkować obornik do lewice. To sobie tutaj zostawiamy nasz sprzęcior. Już nie chcę mieć nic wspólnego z tą czepką. Muszę to odłączyć. Ten sprzęcior oddajemy tu gdzie był. Na razie tak sobie tutaj wstawię. Jadę problem. Chcę się tu tego jakoś lepiej ustawiać. Dobrze. No i tak, teraz co? Musimy zobaczyć, co to tutaj jest. To jest tu... To jest pszenica, mi się wydaje. Aczkolwiek, kurde, nie wiem, no nie wiem. Dobra, zaraz tutaj zobaczymy. Kurde, no! Jeszcze raz trzeba tym odjechać, ale dobra, 60 sobie odjadę. Chyba 60. Coś się zaczyna chmurzyć, Holender. Jasne, mam nadzieję, że nie będzie jutro padać, bo tam mam belki cały czas. Dobra, odpalone. Dobrze, podpinamy sobie tą małą przyczepkę z powrotem, no bo trzeba ją stąd wyprowadzić. No, zobaczymy, czy uda mi się podpiąć to pod ten ciągnik. Udało mi się. Nie chce mi się tego ciągnika ściągać. On jest tak fajnie akurat zrobiony, że on jest tak wyżej. No i elegancko można sobie podpiąć to. Również tak robiłem z tym paszowozem. No dobrze, no to sobie odpalmy może światła. Żeby coś lepiej widzieć z tyłu. Nie, z tyłu nie potrzebuję, z przodu. Światła. No i tak, paszowóz. Kurde, co tak rzuca tym? No Holender jasny. A, bo z przodu jest tutaj, to trzeba podnieść. Dobrze. Może trochę dłuższy będzie ten odcinek, no ale cóż. Zbliżamy to po raz. Dobrze. Zobaczmy sobie tutaj na statystyki zwierząt. Zwierzęta, świnie. Czystość 100%. Będzie trzeba oczywiście również czyścić. Woda. Słoma. Dobra. Słoma. Tu musimy wrzucić. Przyniosiemy sobie... Kurde, a nie mamy jeszcze tych belek, kostek trawy. No trudno, zaraz sobie coś ogarniemy. Ale nie mogę tu wejść, coś teraz mi tutaj nie chce działać. Dobra, pomalutku sobie wejdziemy może pod narynką. Pomalutku powiedział. Powiedział pomalutku, po czym wszedł, kurde, jak ten Robert Kubica. Dobra. Zrzucimy sobie może na razie 3 belki. 3 snopki. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać.
się tu dzieje. Podpiąłbym sobie capka do tego, żeby wiedzieć przynajmniej ile mam tam procent tego, bo tam muszą być odpowiednie procenty, żeby ta karma była zbilansowana. Odpalaj. Dobra, capek tam zawsze będzie miał troszeczkę lepiej. Czy no troszeczkę lepiej. Nie będzie musiał z tym pracować, tylko po prostu... Nie wiedziałem, że nie wiedziałem tego, że tam tego. Będzie miał dużo trochę roboty, ale... Dobra, radę go na to włączyć. Żeby po prostu tylko widział. Łaszki! Nie wiem, co się tutaj... się dzisiaj bugują te maszyny. Nie mogę tego podłączyć tu? Nasz kolender jasny. Jak ja mam sprawdzać, czy to będzie zbilansowane, czy nie. Jezus Maria. Kolender jasny. No dobra, no. No okej. Dobra, to sobie podłączymy 60. Jak nie chcą kurde tego podłączyć, sobie wjadę tak już ten. Mogę teraz tutaj. Dobra. Tutaj w cof. Teraz cof tu. Chcę zobaczyć, ile mi da jedna belka. 1%, dobra, 1% napełnienia i w tej chwili jest 100% tego, tak, ale jest. Zaraz, proporcje składników. Zaraz, przecież. Ja pierdzielę. Dobra, ja już wiem, w czym jest błąd. My nie musimy mieć do świń, chociaż paszowozu. Jestem głupi. Dobra, no to paszowóz pójdzie na sprzedaż. Jestem naprawdę głupi, wziąłem kurde paszowóz do świń. Dobra, czyli jest w sumie jest lepiej niż się spodziewałem, bo nie musimy tego wszystkiego chyba robić. Tylko jak my tą słomę im tutaj damy? Zobaczymy, no kurde. Oho, czyli tak słomę daliśmy sobie. Dobra, i teraz one mają słomę. Dobra, to my sobie słomę inaczej damy. To słomę sobie damy za pomocą tego. Siapkiem sobie odjedziemy. O, zbugowałem się, dobra. Trzeba podjechać trochę dalej. Siapkiem sobie podjedziemy. To jest nic, że i tak wysiadłem i on od razu odpalił, jak i tak trzeba poczekać, zanim on odpali. I teraz trzymam gaz, a on nic. Dobra, będziemy sobie tą słomę ładować właśnie w ten sposób. Teraz zaliczyło? Tak, dobra. No i tu mamy o wiele lepiej. Widzę, więcej nie chcą. Sobie to wysypiemy tu. No, troszeczkę się tutaj ta hałda teraz rozsypała. Dobrze, no to teraz może byśmy dali im... Dobra, słomy mają. Teraz może byśmy im dali trochę kukurydzy.
działa. Że ja pierdzielę, nie da się tak dać. Kurde, myślałem, że się będzie dało tak nałożyć. Na oryginalnym tak się da. Widać się nie da. No dobra, to spróbujemy dać inaczej. Spróbujemy zrobić w ten sposób. Podepniemy sobie naszą przyrzepkę. Tam gdzieś tam jest. Piła jest. Tam stoi, dobra. Podepniemy sobie. Zdejmiemy sobie ciążnik. Trzeba trochę pokombinować z tym, widzę. Ale takie problemy są, ale myślę, że nasz Holender. Myślę, że tutaj nie będzie potem problemów z karmieniem ich. Widzę, że są problemy po prostu z ze zbieraniem. Ale kukurydzy tak jako tako jeszcze chyba trzyma. Czy to tutaj w ogóle ten syk, czy to działa tutaj, kurde, wszystko. Nic to nie było testowane. Powinno działać. No tak, tak działa. To teraz zasypię całą przyczepkę. Nie ma, tyle mi powinno starczyć. I teraz... Znaczy pewnie mi nie starczy, będę musiał tam jeszcze raz podjechać. Idź, kurde, z tym sapkiem, tutaj będzie mi stał. Dobra, odepniemy sobie ten tur. Tur powiedziałem. Dobra. Znaczy tą łyżkę. Nie no, teraz ten odcinek nie będzie realny. Naprawdę, ten odcinek nie będzie realny, bo za dużo pierdzielenia jest, powiem wam. Za dużo pierdzielenia, to są takie kolizje śmieszne, że często nie idzie wjechać. Dokładnie tak teraz. Nie idzie fajnie wjechać, tak żeby to było fajnie. Dobra, czy już? Co? Przecież kukurydze mają mieć jeszcze. Dobra, nie wiem, moi drodzy, ja sobie chyba muszę dokładnie ogarnąć, jak to działa. To karmienie ich, bo widzę, że chyba tą słową, którą im dałem, zapełniłem całe koryto, jakby to powiedzieć. W sumie nie wiem, jak to działa teraz. Mam nadzieję, że one sobie teraz... no wydajność 0% jest, no. Kurde. 5% białko, czyli rzepak, pszenica. A słomy tu nie ma w ogóle. Czyli jakby zapełniając im to na... na całość, to zapełniłem całe koryto i nie mogę tego wsypać już. No nie wiem. To sobie możecie, jeżeli macie jakieś uwagi, to możecie pisać w komentarzach. Moi drodzy, do zobaczenia, trzymajcie się. Oha, nie zrobiłem miniaturki żadnej. No ale to sobie zrobię. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i na razie.